Nowe badania przeprowadzone w Teksasie wskazują na terapię ultradźwiękową, czyli zabijanie ludzkich komórek falami dźwiękowymi o niskiej częstotliwości, jako potencjalny sposób na opóźnienie, zatrzymanie, a nawet odwrócenie procesu starzenia. Profesor Michael Sheets z University of Texas przeprowadził eksperymenty na myszach, których komórki ożywiły się pod wpływem fal dźwiękowych o niskiej częstotliwości. Czy to zbyt piękne, aby było prawdziwe? To pytanie, które często zadaje, powiedział Szicz w oświadczeniu na temat swoich badań. Badamy wszystkie aspekty, aby zobaczyć, czy to naprawdę działa. Eksperymenty Szicza i jego zespołu przyniosły niesamowite rezultaty na testowanych gryzoniach. Biegli szybciej na bieżni, a jeden z nich z garbusem został wyleczony z choroby Fale ultradźwiękowe, jak odkrył Shitz, powodują wznowienie podziału starzejących się komórek, jednocześnie zatrzymując produkcję substancji chemicznych, które zanieczyszczają ich zdrowe odpowiedniki. Po określonej liczbie podziałów komórki w naszych ciałach przestają się dzielić i starzeją, donosi study finds na temat artykułu. Niektóre wydzielają toksyny, które powodują stany zapalne. Zostało to powiązane ze wszystkim od artretyzmu po chorobę Alzheimera. Wcześniej naukowcy koncentrowali się na wypłukiwaniu martwych i umierających komórek. To pierwsze badanie, które pokazuje, że rzeczywiście można je ożywić. Czy dźwięk lekarstwem na cielesne dolegliwości? Rodzaj częstotliwości ultradźwięków wykorzystywany w badaniach jest mniejszy niż 100 kHz, czyli znacznie poniżej częstotliwości około 2000 kHz, które są używane w obrazowaniu medycznym. Myszy umieszczono w ciepłej, głębokiej wodzie pokrywającej co najmniej połowę ich ciał. Wszyscy mieli od 22 do 25 miesięcy, co odpowiada człowiekowi w wieku 60 lub 70 lat. Fale ultradźwiękowe tracą mniej mocy w wodzie niż w powietrzu, stwierdzają raporty. Gryzonie laboratoryjne radziły sobie lepiej w testach fizycznych w porównaniu z rówieśnikami umieszczonymi w wannie, ale pozostawionymi bez leczenia. Barwniki fluorescencyjne, które rozświetlają starzejące się komórki, zostały również użyte do pokazania proporcji w nerkach i trzustce, które później się zmniejszyły. Wiele aspektów tych badań jest wciąż tajemniczych dla szica, który przyznaje, że nie do końca rozumie, jak i dlaczego terapia działa tak, jak działa. Jeśli chodzi o skórę myszy, terapia ultradźwiękami również zapobiegała jej zużywaniu się. Podczas gdy ludzkie komórki skóry zwykle zaczynają się zużywać po około 15 podziałach, terapia ultradźwiękami pomogła myszom osiągnąć 24 podziały bez oznak nieprawidłowości. Pod wieloma względami terapia ultradźwiękowa działa jak ćwiczenia, fizycznie zniekształcając komórki. Reaktywuje również wewnętrzne systemy usuwania odpadów, które nie działają już w starzejących się komórkach. Profesor Jürgen Gott z University of Queensland, który nie brał udziału w badaniu, nazwał odkrycia przekonującymi, chociaż twierdzi, że potrzeba więcej pracy, aby określić, które parametry ultradźwięków działają najlepiej. Szczególnie u ludzi istnieją ograniczenia w terapii ultradźwiękowej, ponieważ fale dźwiękowe mogą być blokowane przez kości i płuca. W takim przypadku konieczna może być zmiana częstotliwości, aby lepiej penetrować te części ciała. Gott studiował również terapię ultradźwiękową, odkrywając w swoich własnych eksperymentach, że fale dźwiękowe mogą poprawić pamięć i być może wyleczyć chorobę Alzheimera. Następnym krokiem w badaniach szyica jest przetestowanie terapii ultradźwiękowej na ludziach, zwłaszcza tych z chorobą zwyrodnieniową stawów i cukrzycowymi owrzodzeniami stopy.